Zapytam Cię o tym, co Państwo z Twojej prezentacji powinni najbardziej wyłuskać i co zapamiętać. No to, co żeśmy zrobili z naszymi architektami, między innymi ze mną. A co zrobiliście? No to za chwilkę opowiem. Aha, no to proszę. Cześć, jestem Wojtek, jestem z BNP. No i dzisiaj opowiem Wam, co takiego zrobiliśmy z architektami w BNP, że obróciliśmy im zupełnie pewien sposób, w który działają. I dlaczego to zrobiliśmy. Architekci korporacyjni, no bo to o nich będzie mowa. Zespół ludzi, którzy patrzą na całą firmę, na jej technologię, na biznes, na procesy, na kasę, na wszystko. I starają się tak tym sterować, aby firma zdążała w dobrym kierunku. Przynajmniej tyle teoria i tyle byśmy chcieli znaczyć. Natomiast w dzisiejszych czasach, w czasach bardzo szybkiej zmiany, dużej niepewności, gdzie decyzje trzeba podejmować błyskawicznie, no architekci korporacyjni często są hamulcowymi. Za długo wydajemy decyzje, a kiedy już w końcu to zrobimy, no to są one abstrakcyjne, często ciężkie do zastosowania w rzeczywistości. No a architekci są potrzebni. Tak jak w banku BNP, dużej organizacji, bardzo prężnie rosnącej, ale mającej też spory dług technologiczny. Efekt kilku fuzji. Jak się łączy duże organizmy, no to zawsze zostaje coś do posprzątania, co się zostawia na później. Zespół jest. Kilkunastu bardzo mądrych ludzi, z bardzo dużym doświadczeniem, znającym wszystkie tajniki banku. No ale trochę sfrustrowanych tym konfliktem między warsztatem i technikami, jakie znają, a tym, czego oczekuje od nich firma. I pojawia się produkt architektura. Idea bardzo mocnego wkomponowania pracy architektów korporacyjnych w tryby działania agile. To jest to, co mnie przyciąga do tego banku. Około rok temu dochodzę, zostaję głównym architektem i product ownerem produktu architektura. No, idea jest, ale trzeba ją wypełnić treścią. Zostawiam wszystkie te rzeczy, które narosły na agile'u, te skramy, skramy skramów, chaptery, tryby, całą resztę. Wracam do korzeni, do MVP i do fail fast. Zależy mi na tym, żeby jako zespół architektów jak najszybciej wydawać rzeczy, nawet jeżeli nie są idealne. Żebyśmy mogli od razu pokazywać i być weryfikowani przez firmę, czy to, co robimy, przydaje się, niesie wartość, czy może trzeba coś zmienić. Zaczynamy działać w ten sposób. Pojawiają się roadmapy pokazujące, w którą stronę z firmą zmierzamy. Pojawia się rejestr długu. Tutaj nie filozofujemy. Po prostu spisujemy, co nas boli, pokazujemy, zaczynamy liczyć i wskazywać te miejsca, gdzie najlepiej coś naprawić. Framework inwestycyjny. Pokazujemy, gdzie naszym zdaniem najlepiej w firmie zainwestować pieniądze. Bank na jednym slajdzie. Cały bank mapujemy na jeden slajd, tak żeby od razu można było zobaczyć, gdzie jest czegoś za dużo, gdzie jest czegoś za mało, a gdzie jest okej. No, nie jest łatwo. Firma jest zaskoczona tym, co robimy. My też jako architekci no, lubimy wszystko przemyśleć trzy razy, dobrze się zastanowić, wszystkie alternatywy sprawdzić i dopiero potem wracać z tym do ludzi. Tutaj bardzo szybko dostajemy feedback, no ale często jest on krytyczny, a architekci krytyki nie lubią. No ale trzymamy się razem, motywujemy, nie poddajemy i cały czas idziemy tą samą drogą. Nagle okazuje się, że na podstawie naszych roadmap zoptymalizowane zostaje portfolio aplikacji. Znika 8 z nich, a patrząc tylko na jedną, to bank zyskuje ponad 1 300 000 w oszczędnościach. Nasz rejestr długu powoduje, że dwa z tych takich najbardziej bolesnych, najbardziej firmę spowalniających długów są spłacone już w tym roku, a sam dług technologiczny i jego spłata zostaje wpisana do OKR-ów naszej CIO. Framework inwestycyjny, cały budżet IT na jego podstawie jest planowany, a te kwoty, którymi się tu obraca, no już nie liczy się w milionach. Jeżeli chodzi o nasz bank na jednym slajdzie, 3 osoby to przeczytały, jedna chyba nawet w PowerPointa wkleiła, no poracha. No i bardzo dobrze, fail fast, tego już z nami nie ma. Idziemy dalej. Jesteśmy zaproszeni do stołu, gdzie buduje się strategię banku na następne lata. Jesteśmy na wszystkich planowaniach jednostek biznesowych, tak zwanych BRP, Big Room Planningach. Mamy tam swoje prawo głosu. Tworzymy nowe produkty, takie jak framework ESG. Te, które się sprawdziły, poprawiamy, sprawiamy, że stają się coraz bardziej dojrzalsze. A jeżeli chodzi o zespół, no jak to architekci? Dużo dyskutujemy, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale w takim badaniu nastroju w firmie, pulse check, te pytania, na których najbardziej mi zależało, te, które mówią, pytają, czy zespół ma odwagę popełniać błędy i czy czuje, że ma narzędzie odpowiednie do tego, żeby zmieniać coś w firmie, tutaj wszystkie odpowiedzi są pozytywne. Nasze MVP produktu architektura się sprawdziło. W boju pokazało się, że przynosimy wartość dla firmy. Natomiast ta koncepcja, ta zmiana tego, jak działają architekci, myślę, że jest do zastosowania także w innych miejscach. Może także i u Was. Dzięki.